deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Okręty Kriegsmarine. Chcieliby dranie do reszty zniszczyć cały Gdańsk, ale nasi im chyba dadzą całą wstecz. A co, dacie? Nie. Spokojnie! Przy tym niczego nie zrobicie! Kto musi teraz? Ja! Chodźcie tutaj! Przepuśćcie go! Pod Jasieniem w lesie 120 ludzi. Różnymi językami gadają. Ledwo żyją. Gonili ich SS-mani. Konają z głodu. To na chleb i transport. A tu adres. Doprowadzić ich, niech zajmują baraki. Tak jest! I dlatego nic nie dam ze składu obywatelu pułkowniku, chociaż wasi żołnierze je zdobyli. Role się odwróciły. Teraz cywile dowodzą. Przyszliście przecież wyzwolić kraj i ludzi. Miasto musi żyć. Prawda. Tam kwit na mąkę i barkę z holownikiem. Poślijcie swoje w górę Wisły, ale z tego co przywiozą... Połowa dla mnie. Zgoda? Zgoda. Załtotrukalszyka idą w morze. Teraz. Właśnie swoje kutry, żeby trochę ryby dla nas, dla miasta. Konieczno. Co ty tu robisz? Jak wam, towarzystwo pułkownik? No, słucham. Chciałam zapytać, dokąd teraz pójdziecie? Brygada zostanie w Gdańsku, a co lepszy, czołg na front, na Berlin. A Rudy zostanie? Silnik ma nowy, ale załoga niepełna. A ojciec Janka? Sama widziałaś. Tu potrzebne. Niech tata tam dobije mocno. Gotowe, panie Czereśniak! Tak jakby! Masz, trzymaj.
No, łap! No co, pomóc ojcu? No, no, no. Śmiało. No, 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 no. O, idzę, idzę. Tak, jakby. No, można żyć. Za kołnierz się nakapie. Ile min? 4. Jeszcze aby do zachodu słońca porobić i wasze pole będzie czyste. Matka jest! Daj trzecią. Trzeciej nie ma. Masz łyżkę? Mam. Cóż wart żołnierz bez łyżki? Matka mi dała, jak szedłem na wojnę. Chleba? Nie, mam swój. No, wiecha, panie chorąży. Ano, zobaczyłem z daleka i idę, żeby na oblewanie zdążyć. W niedzielę święconej wody przyniosę, po kropie i będzie. Niepoświęconej przyniosłem. A, proszę. Mamo, szklanki, szybko! Matka, pochodźże tutaj. No to co, panie Czereśniak? Ziemię pan dostał, chałupę pan zbudował, zaczyna się życie. Nie, żeby się tylko szybko to życie nie skończyło. Nie ma czym orać, nie ma czym siać. Jakby hrabina wróciła, to by nam wyrwała nie tylko ziemię, ale i nogi z... Jak ojca nie będzie je nadstawiał, to nie no, wyrwie. No, 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 no. Ty, smarkaczu, ty. To nie partyzantka. Żebyś się miał mądrzyć, to po... No co, i nie mogę. Póki mego życia, moja głowa. Dziwny z was człowiek. Dostaliście dużo, a wciąż wam mało. Ziemię obywatelu chorąży wszystkim dają. A na drzewo zasłużyłem. Cały batalion z okrążenia. Słyszałem, słyszałem. No to, żeby się chałupa nie rozeschła. No a kiedy to masz do wojska? A nie pójdzie. My starzy, a on jedyny żywiciel. Orać trzeba. Nie wstyd wam, że dzieciuk z waszego pola miny wyciąga, a wy takiego byka w domu trzymacie? Chciałeś dziś pole skończyć. Wieczorem się napijesz. Prawda. Wieczorem zajdę na kwaterę. Orać trzeba. Chodź, Tomuś, popróbujemy. Thank you.
No. Ciągnij to. No. Ciągnij. Tomuś, czekaj. Zatrzymaj się. Cofnij. O. Teraz zadali. Panie Czereśniak! Czekaj. Czego? Wieczór już. Wieczór. No to koniec na dzisiaj. A, już zdejmuj to, Tomuś. Będzie dobry, ludzki. Nie? Tomuś. Mm. Dobra kiedyś była. Zatkaj. Coś się tak dziś z panie Chorążyca nie mówili? Ja? Czytam. Nie piskaj, Tomuś. Zawsze i nam czytacie. Siew wiosenny. Jesteśmy na progu z frontu reformy rolnej. Gdańsk znowu Polski. Dnia 30 marca o godzinie 22 zagrzmiało w Moskwie 20 salw na cześć wojsk drugiego frontu białoruskiego i pierwszej brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte. To moi już w Gdańsku i nic mi nie mówicie. Moja załoga. A pułkownik, dobry chłop, tak do mnie powiada. Że się to powiada. Zasłużyłeś, powiada, jak nie jeden generał nie zasłużył. Ale orderu ci nie dał. Nie mądrzyj. Dał kwit na drzewo. A z orderu chałupy byś nie miała. Nie piskaj, mówię. Kulą przebita, opatrzę ją, to i zaśpiewa. Panie. Ja nie żałuję. Dwóch miałem, jeden został. Ale siać trzeba! Samą Polską gęby nie nasyci. Trzeba orać i siać! Czy ja co mówię, panie Czereśniak? Chodźmy spać. Jutro od świtu robota. Tak jest! Słuchaj teraz. Wstawaj. Czego? Wstawaj, Tomuś. Jeszcze nie świt. Co? Pójdziesz do wojska.
Przecież byłem i zwolnili. Mówiłem, jak ojciec kazał. No, a ty tu czego? Na drogę, co podszykuję. Stało się coś? Stało. Mój stary oszalał. Tomka do wojska goni. Dokąd? Do Gdańska. Do pancernej brygady. A jak tam trafię? Razem z Wisłą. Wiesz co? Synuś. No? Pójdziemy na krótsze. Стой! А вы куда? Давай обратно. Там. Скорей, скорей. Здравствуй, здравствуй, товарищ. Крова нам утекла. Не видел? Лачата удрала. Понимаешь? Лачата удрала. Понимаешь? Корова ушла. Вот ваша корова. Спасибо. Стой! Обратно. Там нельзя. Ведь я уже вам говорил, ваша корова здесь. Вот шутники. Отдохнуть не дают. Bo z ojcem w jednym zaprzęgu nie da rady. W zaprzęgu musi być koń. Człowiek się nie nada. Całe popołudnie żeśmy trzy skiby orali. Głodnyś, jeszcze nie dzwonili. Ojciec, czy oni przy KM-ach lunetki snajperskie mają? Oni mają nie tylko czołgi, samoloty mają i konie mają. Konia po co? Nie wiem, może jakby się zepsuł motor, albo może produkty do kuchni wożą, kartofle, chleb, kapustę. Żeby oni mieli lunetki? Może kupimy gdzie chleba, a suchary na potem. Pochwalony. Dajcie bochenek. Nie ma chleba. Chleba. Nie ma. Rano był. Może być pół. Cały.
mało. Tyle się należy. Pochwalony. No, forse albo będziem pruć. Tomuś. Tomuś, rozepnij kapotę. Jazda ty! Noże na ścieżkę. 3 kroki w tył. Na pysk, no! Tomuś, dobrze by było, żeby za szybko do miasta nie wrócili. Wstawaj. No wstawaj, no! No już! Wstawaj. Ten najgorszy. O, chodź. O, chodź, chodź. Panie. 28. Panie sierżancie. 30. Jakie 30? Jakie 30? Z waszego wozu poszło tylko 29 worków. Kogo chcecie kiwać? Ale pan ma oko, panie poruczniku. A cóż wy, obywatelu, stopni nie rozróżniacie? Ja jestem porucznikiem. Ale będzie pan z taką głową. O. Czego chcecie? No, żeby pan nas zabrał. Ładowni mal puste. Nie mogę. Co jest do cholery? Mówiłem, żeby ostrożnie. Zebrać to do czysta. Nie mogę. Transport wojskowy. O, przecież widzę, że nie armaty, tylko mąka. Skąd wiecie? Przecież widzę. 60. Widzenie niczego nie dowodzi, a może w mące granatu? A może ja syna wiozę do wojska? No, od tego RKU. Ale ja do Gdańska. Ojciec byli... O, do swojej brygady pancernej. Bo ojciec się bili. Ale dajcie mi spokój, o! Ja pod Studziankami prowadziłem odsiecz dla oddziału Baranowa. Na czołgu, co miał napisane numer 102. Rudy. Rudy? A nikt nie był Rudy. Tego porucznika nazywali Olgierd. Olgierd nie żyje. A. Teraz ja będę w tej załodze. No co się gapicie? Jak do naszej brygady to jazda. No, Tomuś, Tomuś, pomóż im. Pomóż im. Dawaj. Jeszcze jeden. No, bierz. Dawaj. Halo, no jak jest? A?
Dobrze. Cholera, paralelno! Nie, jeszcze wyżej nim nóżkę. Вот хорошо. Jeszcze wyżej. A? Wyżej. Jeszcze, jeszcze. O, teraz dobrze. No i co, to jest prosto? Bo moje musi być na wierzchu. Czekaj. Ruszaj do tańca, jak na Germańca. He, poeta. Ruszaj do tańca. Jak na Germańca. No, chłopaki, fajrant. Do fajrantu jeszcze daleko, ale zabawa musi być, nie? A jutro się tak potańczyję, jak jeszcze nikt nie ma. O, Pierona, patrz. Wrona, cholera. Grześ, przynieś to hasło, co porucznik nie pozwolił powiesić. Stamtąd nie zerwie i gapie będzie pasowało jak świni kamizela. Wlazuj. No. No, jak będzie? Co to? No powiedz, bo spadnę. Co to takie? To? Tajemnica wojskowa. Ty to jesteś poeta. A co? A my sami? A co? A co? O, to jedna dziołcha. No co, co jest? A mnie to żadna nie chce. No idziesz tylko co zechce. Zechce. Jak ojciec opowiada, to się nie chce wierzyć. Jedno działo, parę CKM-ów i trzymali się cały tydzień. To było wtedy bardzo ważne. Żeby cały świat słyszał strzały z Westerplatte. Nie widzieliście mojego synka Mareczka? Nie, nie było nikogo. Rok temu wyszedł z domu i nie wrócił. 6-letni. Marek. 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 Mareczku. Przyrzeknijmy sobie, że zawsze będziemy razem. To nie będzie takie proste. Ale będzie. Nie, 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 to jest inaczej. Nie, 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 niżej, niżej, niżej. Nie, 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 jeszcze niżej. Nie. Trofiejna. 80 basów.
A ty tylko na fujarce, co? Niekoniecznie. Daj mu, niech spróbuje. Już kuferek stoi zrychtowany, już tam stoi na stole. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na kolej. Wynieś mi go, moja najmilejsza, wynieś mi go na kolej. Będą za mną dziewczyny płakały, on ja z nimi tańcował. To gra mój chłopak, Tomuś. A, syn. Kolej stoi zrychtowana, przy kolei wielki plac. Jak ja będę do wojska odjeżdżał, będzie za mną wielki płacz. Będą za mną dziewczyny płakały, co ja z nich. Mina na kursie! Mina! Bosak! Prędko! Ach, pomyśleć, co by było, jakby któryś z tych paluchów zaczepił. A kto inny zaczepi? Z holownika strzelali, żeby zdetonować. No, nie tak łatwo trafić. Mogą jeszcze na niej dobrzy ludzie zginąć. Niech tata potrzyma. Tomuś, co robisz? Tomuś! Padnij, wszyscy padnij! Tomuś! Tomuś! Ale ma oko! U nas w brygadzie był też jeden taki. Najbardziej moja najmilejsza. Tomuś, Tomuś! Skąd masz broń? Oddaj automat! Odważ! Zaraz! Będzie okazja, to poszukamy. Po co się rwał, Tomuś? Oj, po co się rwał? Bierz się za broń, jak tylko dobijemy. Bóg wam zapłać.
Nie kłamiecie? O, żebym jutra nie doczekał. Tu stoją tratwy, przyszykujcie się, to zaraz zeskoczycie. No. To mój. Szybko. Jazda, szybko, szybko. Prędko dobijemy? Dobra. Co ten sternik zwariował? Chce nas rozbić? Nie strzelaj, swoi przecież. Wstawaj. No pośpiesz się, pośpiesz. No, szybciej, szybciej. No trzeba ci było, Tomuś, niechby sobie ta mina pływała, pospalibyśmy jak ludzie. No niech się tata nie kręci, bo będziemy muszę leżeć. Muszę się kręcić, bo inaczej ta króla całkiem mi tyłek w poprzek przefasonuje. Od czego ryczysz, głupi? O Boże, kochany. O, masz swoje śmiechy. No bo tata włosy w nos. Hello! Auf! Tomuś. Die Kleider weg? Na. Pass auf, Waldi! Ani chybi, zastrzelą. Jeszcze rower zabiorą. Komm hoch, steh auf, zieh die Klamotten aus. Usperai, usperai! Los, 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 los! Schnell, du Schwein! Los, schneller, schnell! Los, schnell! Schweiz, zieh das Hemd aus! Rozbieraj, rozbieraj! Los, 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 los! Spokój, spokój, Tomuś. Spokój! Na los! Du Schwein! Weg, Waldi! Spokój, spokój, Tomuś. Spokój. Pfu! Flucht. Komm, schneller, hier lang. Krój dobry, tylko kolor cholera paskudny. No i trzeba te wrony poodpruwać, bo inaczej daleko. Tomuś, rzuć te strzelby. Po co przydadzą się? Powiadam, rzuć na ziemię. Co ojciec? Ruki wierch! Biri! Быстрей, быстрей! Быстрей! Ну-ну! Шевелись, шевелись, приз, проклятый! Trzeba im powiedzieć, że my Polacy. Ale
Boże uchowaj. Takich Polaków, co Niemcom służyli, to oni na miejscu... Dawaj, bystro, bystro! No, ja. Wurden Sie jetzt gefangen genommen, Herr Unteroffizier? A iść do diabła! Быстрее, быстрее, равняй! Zajęły skrawek zatoki, więc zebrałem paru rybaków. A ryba, ryba jest? No, niewiele nie jest, obywatele komendancie miasta. A daj spokój z tym komendantem. Tadeu. Stanisław. Piwo dla dowódcy, no hyżo. Twoja barka z mąką przyjdzie lada moment. Piekarnia czeka. Ja bym był dobry ciasto miesić. Tylko, że my tu nie zostaniemy. Pułkownik, jak będzie komendant, a Rudy na front. Gustrik, możesz miesić. Tyle, że ja tu na parę dni, a potem na front. W sztabu armii. Janka trzeba zdemobilizować i posłać do szkoły. Patrz. Ej, co jest? Obywatelu, pułkowniku, proszę o pozwolenie zwrócenia się do poruczyka Kosa. Wojskowa skóra, druga natura. Zwolnię cię do cywila. Do cywila za co? Pójdziesz do szkoły? Nie będziesz musiał pytać. Do szkoły? Przecież stawaliśmy do raportu, cała załoga. Rudy ma nowy silnik. Do szkoły. Wojna się nie skończyła. Dopóki zabawa nie skończona, rozkazuję tańczyć. To ja proszę. Proszę. Cała sala śpiewa. Mazureczek. La 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 la. Tata, co wy z tą szkołą, jak pragnę zdrowia? Ja cię, synku, zatrzymywać nie będę, ale gdybym nawet próbował, to w tym jednym wypadku syn ma prawo nie słuchać ojca. Mam coś dla ciebie. Oficerki. To dla mnie? Fajne. Moje, przedwojenne. Co jest? Te oddaj mi to. Nie za duże? Nie, dobrze. Oddaj to. Nogi ci urosły. Cześć. Dobre buty masz. Masz, to dla ciebie. Taką miałem, zanim się spaliła. Maglbot. Co? Spasibo. Dziękuję. Kurtka była dla Gustlika. A to do czego? Do szabli. Do szabli? A! Dasza! Zgłupiałeś, Gruzin! Koledzy pozwolą? Siostry Borowianki, Ania i Hania. Miło mnie panie poznać. Wichura, chodźcie tutaj. Co z tą mąką? Pełna barka i dwóch dywersantów. Znaczy, na pokład weszli, rower ukrali, a i potem mina na kursie, a za automat i ratatatatatata. Tak, a potem ta mina wybuchła i oba ocalała, barka nie utonęła. A jakżeśmy byli już obok Gdańska, to
z lasu wyskoczyła grupa SS-manów. My za broni, za granaty, brion, brion, brion! I wszystkich słabą żeśmy wytłumili. Ale mąka do wojska dojechała. Tak, obywatelu porucznikom my to o sprawach wojskowych, a muzyka stygnie. Można wrócić panu Haniu? A to tak. Mam zawsze takiego pecha, panu Aniu. A może Haniu? A nie, serce mi mówi Aniu. Ludzie, ludzie! Za te czołgi, co na naszych polach poległy, to my choć jeden nowy kupimy. Od Gdańska, od Gdyni, od Wejherowa, od Kaszubów. Ile kto może, tyle da. Obywatelu generale, pozwolicie z Marusią... No, pożałuszę. Panie, proszę! Potem z tobą, kozaka! Biały walc! Mogę prosić? Starików nie bierut. To o, jest druga. No, uważaj, zaznaczam. No. Co? O. A, spokojnie, spokojnie. No, chodź, tańczymy. Janek, co tobie? Buty dostałem od ojca. A ja ci dałam szal, pamiętasz? Na przeprosiny za te rękawice, które ci zwróciłam. Te rękawice miałam zamiast pierścionka zaręczynowego. Co tam? Było, przeszło i koniec. Tak, ale jak się skończy wojna, ona wyjedzie, to co będzie? Mówiłem? Serce moje zawsze pozna. Co proszę? Żołnierze, w wyniku współdziałania naszych jednostek, sprawdzonego niejednokrotnie na placu boju, postanowiliśmy ogłosić wspólny rozkaz o znaczeniu międzynarodowym. Punkt pierwszy. Mianujemy do stopnia sierżanta sanitariuszkę Marusię Aganiok. Jestem! Oraz do stopnia sierżanta... I da otworzyć szampańską. Dasz? Janka Kosa. Uchwalę cię z obywatel pułkowniku. Punkt drugi. Ogłaszamy zaręczyny wyżej wymienionych sierżantów sojuszniczych armii. Ku chwale ojczyzny! Swoje naprawienie. Proszczajcie się. Proszczajcie się. Janek, co ci jest? Którą poznać trudno, a nie wszystko jedno. Zaznacz se i przestań truć. Ty tak do mnie, do przyjaciela. O zdrowia nie mam. Dziewczyny jadą na front. My przy tej durnej robocie. Marek!
Arbeit, Arbeit. Panowie! Panowie, to ja! Bierru, no! Puść to pan Czereśnio! No to! Panowie, to ja! Co jest, panie Czereśnio? Panowie, ratujcie mnie i syna z Lełkowo! Dawasz odnów te galoty! Właśnie, właśnie! Pan stój! Co jest? Panie Czereśnio! Panowie! Dawaj, dawaj! Z Lełkowo! Panowie, a to mój syn, Tomuś! Zaraz, zaczekajcie, puść! Panowie! To są nasi Polacy, druzja nasi, puskaj! Nie, nie druzja! Zadni plenni, puskaj, no! Jezja? Puskaj, bo! Nie! No, nie, bo! Czego? Towarzysz, towarzysz, towarzysz! Siła! Machniam. Dwóch dajesz, dwóch wezmiesz. Fryców? Co to? To fryc? Toż to szmaciusz, nie fryc! A nie! Czereśniak! Szmaciusz, szmaciusz! Czereś! Redyk chce, co mnie. To jest fryce. Ładnie. Jak wieprze. Вот хитрый Димитр. А Ванька тоже не дурак. Шагом марш! Тихо. Сейчас гадайте по кулей, что я. И ну, без киксов. А ну, бо... Видите, по правде это было так. Возьми всех камрад на областком трактом. Зайтруем. Робись, робись, Шнелер. До работы. Что есть? Co to za pogawędki z frycami? W Gdańsku jeszcze dywersanci, strzelanina, a wy... Jak Czereśniaka pan nie poznaje, panie pułkowniku. Słowo daję, Czereśniak. Szata nie czyni człowieka. Kapotę się zmieni. A to Tomuś, mój syn. Przepraszam. Do was przyprowadziłem, żeby... Dobre ręce, panie pułkowniku. Dwóch miałem. Jednego Niemcy zabili. A teraz to jedynak. No co? Do wojska. Ojciec każą. Ale ma piękne muskle. Jak żonaty wróbel. Pies na niego warczy. Na dobrego by nie szczekał. Co ty umiesz? Na harmonii gram. Na harmonii gram. Strzelać umiem. Strzelasz. A odrzut masz prawidłowy? Czy lufa w krzokach? Hmm? Stój, czekaj! Będziesz go bić? Słusznie, do załogi ci się nie nada, bo lepiej strzela od ciebie. Cicho, cicho. Dobry jest. Ostry. Ach, mam się przeziębić. Te Hitlery zabrały mi kobyłkę jabłkowitą, krówkę, trzy świnie, dobrą siekierę i cztery szpady. Panie Czereśnia. Więc jakby syn znalazł. Ale zastanówcie się, ma akurat trafić i poznać waszą siekierę. Ale siekiera spora i dobrze poznać, panie pułkowniku. Ale jak nie trafi i podobno spotka... No więc jak przyjmiecie tego... Tomusia. O, Tomusia. Graj strzela. Celny muzykant, muzykalny strzelec. Załoga musi być w komplecie. Czego nie umie, nauczycie. To znaczy, że bierzemy. Zgoda, bierzemy. Siadajcie na ciężarówkę i szykować się do drogi. Rano ruszacie na front. Rudy i samochód Wichury wraz z obsługą i radiostacją doprowadzą grupę do sztabu pierwszej armii. Tak jest. O, harmonia.
Nie twoja. Już raz grałeś i co z tego wyszło? Jocie Kluku naucza grać. Ale na fujarze. Hmm? Jakby koń był nie bardzo, do mojego podobny, ale dorki zdatny u pana pułkownika, to ja bym mógł go od razu. Bo po co koń tam, gdzie czołga? O, przepraszam. To musi. Napisz do ojca. Dobra. Jazda! Zaraz, chwileczkę. Tomuś, Robert. Zaraz. Hej, panie, co pan? No przecie mój. Tam na barce ja go tylko pożyczyłem panu kapralowi. Pfu. Tomuś! Hej! Do zobaczenia! Hej, hej! Thank you.